Nie, no wygląda to imponująco, nie? A tutaj co, nie ma wsadów teraz, tak? Także witam was w kolejnym odcinku. Jesteśmy na produkcji, na hali produkcyjnej pomidora. Dezynfekcja rąk. Ja pierdzielę, tu jest tyle i to wszystko. Ile tak, jaka temperatura jest w środku? 23-20 stopni. Zależy od pory dnia. Ile po... No to jest produkcja rozsady. My tą rozsadę będziemy wynosić za 3 tygodnie na szklarnię. Nie? To jest wiadomo, ta szklarnia co tu jedno, to jest, służy do rozsady. Produkcji rozsady, bo my częściowo robimy rozsadę sami. No mówię, 2-3 tygodnie będzie tu rosła. Wtedy wyjeżdża na miejsce stałe już na szklarnię. Docelowo do produkcji. No i później te stoły, wszystko. Ja, to jest jedna ze starszych szklarni ta, co widzimy. No, nowa szklarnia to jest i nowa technologia produkcji, no to jest... Wow, ale ciepło. O, jak cieplutko. Ja, jak to pachnie. Jakie to długie. Aż mi kamera zaparowała. No i to jest nasadzenie 3 grudnia, nie? 3 grudnia? To jest 3 grudnia i one będą do zbioru połowa marca, koniec marca, do sprzedaży. Przed świętami. No, jak się różnie się trafi. No tam masz czmiele, nie? Czmiele, no. Jako zapylata, tak? Tam, aha, tam no. Góry na środku stoją, to się wstawia tam 2, 3, 4 ule na hektar, co 2-3 tygodnie, nie? 2-3 tygodnie. Wiadomo, o tej porze roku jest, nie ma słońca, no to one też gorzej zapylają. Musimy nie tego, są tak aktywne. Tak, musimy tego więcej stawiać. Mhm. Bo od deszczu najwięcej chorób przychodzi, nie? Od normalnego deszczu. Z zewnętrznych. Tak, od zewnętrznych. Wiadomo, że to jest tak, że cały czas rura, wszystko jest gorące, tu jest 60-70 stopni rura, to gorąca. Ciepło, tak. No i ona na przykład przychodzi noc, składanie, my to składamy, ale też rura na przykład jest ogrzewana, czyli lekko się ulają lufty, a rura grzeje 60-70 stopni i w ten sposób wyganiamy wilgotność tak jakby ze szklami. Nie? Ale czy wymiana powietrza też jest? Też. To nawet latem, gdzie jest 30 stopni ciepła, my też grzejemy. To jest dla niektórych duża taka ciekawość. Trzeba grzać? Tak. To nie tyle, że my dogrzewamy, bo jest za ciepło w szklarni. Tylko, że przychodzi dzień, w dzień jest niska wilgotność, bo jest upał, tak. Ale przychodzi noc jest i wilgotność. Zaczyna nam iść wilgotność do góry. To my wtedy otwieramy okna praktycznie na maksa i rurą grzejamy. I oni wysuszają i wysuszamy powietrze. Bo jeśli byśmy tego nie robili, no to ja na przykład w wrzesień mam, wchodzą choroby grzybowe, no i wiadomo, problem. Czyli, sadzone są 3 grudnia, a one będą wyrzucane 20 listopada. O! Przez tyle miesięcy żadne choroby grzybowe się tego nie będą imać? Ja wiem, no są wypady, że się coś zaczyna dziać, no wtedy są usuwane te do rośliny. Ale nie ma czegoś takiego, że wchodzi powiedzmy zaraza i kładzie plantację. Zdarza się. Znaczy u mnie odpukać jeszcze nie, ale no jak żywy organizm, tak? No to jest roślina. No tak. Dzisiaj rośnie, a za chwilę może wejść choroba grzybowa. Fuzarium, korzenia i takie podobne rzeczy. No to jest dużo chyba też od podkładu zależy. Tak, no dlatego podkład jest wymieniany co roku na nowy. Nie? Wilgotność powietrza jaka musi być? Teraz będzie około 70 tu jest. A najlepsza, optymalna w ciągu, żeby była, no to jest tak właśnie w granicach 75. Nie? Aha. 72, bo jak jest za sucho latem, też jest dla nas niedobrze. No bo wtedy są odmiany wrażliwe na mieliznę, na takie rzeczy, owoców, suchą mieliznę. A ja słyszałem, czy to prawda jest, że pomidory najlepiej plonują, jak jest taka pochmurna pogoda w lato, tak? Nie. Nie? Nie. Bo zawsze mi mówili na giełdzie, upały są, upały właśnie, jak są... nie są dobre i na przykład jeśli mamy tydzień, dwa upały i później przychodzi chłodniejsze dni, no to wtedy rośliny trochę odżywają, powiedzmy tak. Regenerują. To jest psiankowate, tak? Jak ziemniak. Jak. Idealną pogodą by było ciepły, słoneczny dzień, chłodne noce. To jest dla nas idealne. Bo my możemy tą roślinę wychłodzić w nocy, ona wtedy trochę się regeneruje. Ile ludzi musi być do zbioru tego? No my mamy tu zbiór ręczny od razu w karton. Nie, aha, bezpośrednio tak, od razu bo to opakowane. Jest wymiana malinowa. Na tym jeździcie chyba, tak? To są jakieś wózki. Do... Wózki. Akurat dzisiaj te dziewczyny sobie pracują na wózkach. Jakiś kawałek dalej przyjdziemy. No jest zbiór ręczny w karton, więc no ja mam powiedzmy 6-7 osób na hektar. Bo z samego zbioru. Ale wtedy już nie ma, odchodzi ten... Odchodzi sortowanie, tak? A ten obiekt jaką ma powierzchnię? Tak jak widzimy po prawej stronie jest 5 hektarów i po lewej stronie 3.
czyli to jest 5 i tu jest ta strona. No ale tutaj tam... rozsadę się nam. Tu jest 5 hektarów pomidora. Dalej, dalej jest masakra, normalnie produkcyjna. No. Usiadł już a tu? To są, znaczy do wymiany, bo to jest, jakby coś tu się jeszcze nadal trafia na przykład, nie wiem, złamany jakiś, czy obróbce tak, i póki jeszcze mamy rozsadę, no to to wykorzystujemy. Nie? A tutaj jest normalnie ziemia? Ziemia. Ziemia tylko, tylko nic nie... przykryta tak, żeby chwasty nam nie rosły. No chwasty. Fizelino. To jest nasadzenie teraz między właśnie świetami, co ci mówiłem, dlatego... No, no, no. Urwanie głowy. Tu chłodniej? No, trochę chłodniej. Temperatura. Między, po świętach między Sylwestrem była wynoszona. Czyli w tym roku jeszcze będziecie nasadzenia tutaj robić, czy już nie? Nie, no ta już, ta rozsada, znaczy ta produkcja to będzie do połowy listopada. I dopiero w listopadzie? W listopadzie wyrzucamy wszystko, 2 tygodnie i już nowa przychodzi rozsada. Nowa rozsada, nie? Rozumiem. Tą szklarnię trochę wcześniej kończę, no bo muszę to wyrzucić. Ona jest, powiedzmy, na koniec września już sprzątamy, czy połowa października wysprzątamy, dezynfekcja, umycie, wniesienie stołów, no i przychodzi taka rozsada i ona przychodzi tu początek listopada, 4-3 listopad, zależy od roku, początek listopada, no i ona rośnie tu powiedzmy ten miesiąc, początek grudnia trafia na tą szklarnię, nie? Ale rozsadę nabywacie w Polsce, czy tak, różnie? Tak, w Polsce. Tak. Znaczy ja kupuję tak zwany ten półprodukt, czyli kupuję małą siewkę. To jest takiej wielkości, bo 2-3 cm roślina. Jak widzicie, ona rośnie i jest ucięty ma wierzchołek. I wtedy z jednej rośliny mamy dwie. Powiedzmy, nie? No bo jak ona normalnie, o widzicie jak tam, tak, ona tak, tu tak. miała z wierzchołek. Jest ucięta i ona wybija, bo ma tak dużo światła, dlatego jest sztucznie doświetlana, że zaczyna wybijać pędy. No i te pędy równiutko sobie calutki czas rosną. Ale na tych pozostałych gospodarstwach ta wszystko, jesteście na tym samym etapie? Wszystko. Dlaczego tak robicie, że wszystko no w jednym czasie? Żadna roślina nie urośnie bez słońca. Proste. Aha. Ja dzisiaj sadząc w grudniu, początek grudnia, już mam problem, że mam braki słońca. I przestaje roślina kwitnąć, no nie, nie. To nie mówimy, rozwija się. Mówimy o roślinie, która ma, powiedzmy tak jak na tej, ma 2 grona kwitnące i ona potrzebuje dziennie około 100 dżuli na grono. A my na przykład wczoraj, przedwczoraj mieliśmy przez dzień 50, 60, przez cały dzień, a ona już potrzebuje 200. A no. Jeśli bym ją, na przykład tą roślinę miał dużą, no to ona potrzebuje mi 1200 dżuli dziennie. No to jest lato, tak? No powiedzmy kwiecień. Są produkcje doświetlane, czyli tak jak tu i doświetla się duże rozsady. Nawet u mnie bracia mają 2 takie szklarnie, no to oni za 2-3 tygodnie będą pierwsze zbiory robić. Tyle, że są oni trochę wcześniej biorą rozsady, dlatego to jest... No ale to tą doświetlaną robimy tak naprawdę od trzeci sezon. To już pomidora 15 marca będzie można spróbować? Tego tak. Tego tak. Myślę, że pierwsze... To jest wszystko zależy jeszcze od pogody, może to jest tydzień, dwa w tom lub do przodu, do tyłu, no. Zależne od pogody. Jak wciąże. Masakra, co? Ja bym chciał mieć taki warsztat. Może tutaj Kaziowi zrobimy warsztat? Bo Kaziu ma... Mały warsztat. Ile na ogrzanie obiektu tego idzie tak teraz w tym okresie? Dużo idzie? Opału? No. No, potężnej ilości. Ile masz dobrze, że no, ciebie tak mocno nie dotyka susza, czy też deszcze, tak? To jest jednak pod dachem. Ale jak przyjdzie jakaś wichura, też trzeba uważać. Przyjdzie wichura, przyjdzie burza, człowiek siedzi. No, a szkło. Gradobicie przyjdzie, to po szkle. No, do jakiejś granicy na gradu, tak, to jest no. Wytrzymanie, ale... No. O, teraz jesteśmy zaproszeni na kawę i posiedzenie rządu będziemy robić. Omawiać wspólne tematy, bo pan Zbyszek chce na hali wprowadzić ziemniaka. I będziemy omawiać tematy. 25 hektarów ziemniaka w szklarni. No i my się żegnamy z tego miejsca. Podobał wam się odcinek o pomidorkach? To
Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie. Kupa kuku, nie? Wentylator kupa kuczy dwa razy głośniej niż silnik. A tu nowy nabytek na gospodarstwie. To jest nawigacja za kilka. Dlatego 68 30 jest do sprzedania. Piękny.